Księże Karol, ja chciałbym dwa słowa o tym wrażeniu, o tym przeżyciu, co było w Fatimie i czy było dużo ludzi z Ukrainy na przykład, czy pielgrzymów. Ojciec Święty zadzwonił do mnie i powiedział, że bardzo by chciał, by pojechać do Portugalii, do Fatimy, żeby w tym samym czasie, kiedy on będzie poświęcał Niepokalanemu Sercu Maryi Rosję, Ukrainę, żeby w tym samym czasie ten akt poświęcenia, konsekracji odmówić przed, w tym miejscu, gdzie cały świat się zbiera, w Fatimie, przy figurce Matki Bożej. Więc pojechałem tam z radością i łączyliśmy się z Ojcem Świętym, by w tym samym czasie te zawierzenia miały miejsce, kiedy Ojciec Święty je odmawiał w Bazylice Świętego Piotra, to my wraz z około 30 biskupów było, dwóch kardynałów z Portugalii. Był to dzień powszedni, piątek, kiedy wszyscy pracują, a godzina jest jeszcze przesunięta, czyli kiedy w Rzymie była godzina 17, kiedy Ojciec Święty rozpoczął, w Fatimie była godzina 16, ale mimo to bardzo dużo ludzi przyszło, ponad 15 tysięcy. Przyszło ludzi, byli też Ukraińcy, którzy pracują w Portugalii, którzy przyjechali też z Hiszpanii. Widać było flagi ukraińskie i wszyscy mieli tekst zawierzenia, oddania. Także kiedy Ojciec Święty rozpoczął w Bazylice, to my jednocześnie przed figurką Matki Bożej odmówiliśmy. Był jeden wielki szum modlitewny, jedna wielka modlitwa unosiła się w Fatimie i to była taka melodia modlitewna, że widać było, że modlą się sercem, a tekst jest jakby przyczyną tylko tej modlitwy. To było olbrzymie wrażenie, kiedy 15 tysięcy ludzi odmawiało w języku portugalskim zawierzenie. Też bardzo było piękne, ponieważ przyjechał też prezydent Portugalii na to zawierzenie i poza protokołem dyplomatycznym po prostu siedział między ludźmi. I tam odmawiał też akt zawierzenia Rosji, Ukrainy. Także wszyscy są bardzo blisko was. Ojciec Święty błogosławi. Każdego dnia modli się za Ukrainę, za rodziny także pogrążone w żałobie, bo przecież wiem, jak dużo osób ginie. Chociażby przed chwileczką spotkaliśmy wdowę, której dzisiaj został zabity mąż. Jesteśmy blisko i wierzymy, że z Maryją możemy zmienić ten świat, możemy wprowadzić pokój. Oczywiście Ewangelia nam podpowiada, że są jakby trzy takie bardzo skuteczne metody walki o pokój, bo ten pokój muszę zacząć od samego siebie. To jest modlitwa, to jest post i to jest jałmużna. I to jest nasza broń potrójna, żeby przywrócić pokój, zaczynając od siebie, a ofiarując także za Ukrainę, za wolność na Ukrainie. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.